Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Pleszewie odbył się finał 20. edycji konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. 17 grudnia pleszewskie Kino Hel wypełniło się po brzegi autorami najbardziej oryginalnych kartek, a nadesłano ich łącznie ponad 2100. Jury miało jak co roku twardy orzech do zgryzienia, by w każdej z kategorii wiekowych wybrać te najpiękniejsze. Ostatecznie nagrodzono łącznie 91 osób, przyznając 25 nagród oraz 66 wyróżnień. Mamy jury profesjonalne, czyli w oparciu o wykładowców Uniwersytetu Adama Mickiewicza i dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dokonywali autentycznych prac, które wykonywały dzieci, a nie na zasadzie gotowych elementów montowanych, zgrywanych czy kopiowanych z różnych właśnie nośników, których to można zrobić. Czyli autentyczne prace, własne wyobraźnie. A wyobraźnia, zwłaszcza u tych najmłodszych artystów, pracowała na najwyższych obrotach. Najczęściej na kartkach pojawiały się choinki, żółbek i oczywiście Mikołaj, a nawet kilku. Bo pani mówiła, żeby zrobić takie 5 Mikołaj na dachu, a mi podsunął się pomysł, żeby zrobić dwa grube Mikołaje, jeden duży, jeden mały. Mikołaja z prezentami, saniami. Konkurs od lat odbywa się pod patronatem marszałka województwa wielkopolskiego, którego podczas gali reprezentowała Marzena Wodzińska, członek zarządu województwa. Patronuje mu także burmistrz miasta i gminy Pleszew. Corocznie przyznają w każdej kategorii wiekowej swoje nagrody specjalne. Wziąłem udział w tym konkursie dlatego, że myślałam, że to może być dobra zabawa przy robieniu takiej kartki, że to będzie coś ciekawego, coś innego niż na co dzień. Od ubiegłego roku swoją nagrodę przyznaje także dyrektor Pleszewskiego Domu Kultury dla instytucji, z której nadesłano największą liczbę nagrodzonych i wyróżnionych prac. Tym razem odebrał ją Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim. Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową od 20 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Jak widać, starego zwyczaju nie wyparły SMS-y, maile i inne nowości techniczne. Przyczyną tego jest to, że jednak komunikacja pomiędzy jednym a drugim człowiekiem to nie tylko teraz jak elektronika, smartfon i tym podobne rzeczy, ale jednak te kartki z dawien dawna czasów pisane przez rodziców, dziadków i teraz przez tych młodych, kultywowanie tej tradycji jest jakby na czasie i mi się wydaje jednak po tylu pracach, które wpływają na nasz konkurs, wydaje się zasadnym jego organizacja. Ja co roku wysyłam kartki do rodziny i co roku robię też jakieś kartki. Uroczystej gali finałowej towarzyszył koncert kolęd i piosenek świątecznych przygotowany przez młodych i utalentowanych pleszewian, solistów Domu Kultury w Pleszewie i zespołu instrumentalnego Familia Akustika. Nagrodzone kartki można podziwiać w galerii w holu Kina Hel. Na koniec stycznia natomiast pojadą do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.